Nasze pierwsze wrażenie z El Nido nie było najlepsze. Zmęczeni 5-godzinną podróżą z Puerto Princesa, bardzo szybko oceniliśmy północną część Palawanu. Po przyjeździe do naszego hotelu, delikatnie rozpieszczeni naszym ostatnim noclegiem, zaczęliśmy bardzo szybko zauważać tylko to, co negatywne. Śmieci na plaży, elementy budowlane oraz kanalizacja, która przelewała się do morza. Po zachodzie słońca bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że myliliśmy się co do tego miejsca. Puste i smutne ulice przekształciły się w piękne, oświetlone deptaki, pełne muzyki, lokalnych ludzi i znakomitego jedzenia. Tak jak to bywa z budowaniem pierwszej opinii na temat ludzi, w trakcie kilku sekund wyciągnęliśmy wnioski na temat El Nido. Dlatego uważam, że nadszedł czas, aby przeprosić El Nido i dać temu miejscu kolejną szansę. Do you think we misjudged El Nido yesterday? I think so. There's a lot to see here. The restaurant we visited was pretty nice. Different. I never had someone wash my feet off before walking inside, so. Oh yeah, that was pretty interesting. It's a good tactic to keep it clean. No i wiecie co? Już wczoraj El Nido bardzo pozytywnie nas zaskoczyło. Wyszliśmy tak po prostu pochodzić tutaj po plaży i po tej głównej ulicy po zachodzie słońca. I jest bardzo dużo restauracji, bardzo dużo takich barów, gdzie możecie sobie po prostu posiedzieć przy plaży, obejrzeć zachód słońca, który był naprawdę przepiękny. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do poprzedniego filmu. Weszliśmy wczoraj do pierwszego lepszego miejsca i mieliśmy tak naprawdę najlepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o restaurację na Filipinach, jak na razie. Bo to było pierwsze miejsce, w którym w ogóle obsługa podeszła i się zapytała, jak nam jedzenie smakuje. Po zakończeniu naszego posiłku i zapłaceniu pytali się, czy mamy jakieś sugestie, czy mogą coś poprawić. Ja byłem po prostu w szoku, bo czegoś takiego się nie spotyka za granicą. Ja jestem do tego akurat przyzwyczajony, mieszkając w Stanach, ale powiem wam, wczoraj naprawdę pozytywnie się tym zaskoczyłem. Zauważyłem, że teraz w takich porannych godzinach to tutaj tak naprawdę nie ma nikogo, bo wszyscy rano pomiędzy tam 7:30 a 9:30 ruszają na różnego rodzaju wycieczki tutaj właśnie, żeby popływać po tych różnych wyspach. I w hotelach i ogólnie na plaży oprócz nas to spotkaliśmy jeszcze dwie inne osoby, a idziemy już prawie 35 minut tą plażą. I to samo będziemy właśnie robić przez kolejne kilka dni. Będziemy skakać sobie pomiędzy tymi wyspami, oglądać różne, wiecie, takie naprawdę ładne plaże, dla których warto tutaj przylecieć do El Nido, bo z tego właśnie to miejsce słynie, że możecie być w jednym miejscu i tak naprawdę odwiedzić kilkanaście do nawet kilkudziesięciu różnych malutkich wysp i zobaczyć po prostu, jak to wygląda. A jeżeli chodzi o całe miejsce, całą tutaj tą plażę i ogólnie obszar El Nido, to bardzo mi to przypomina Phi Phi w Tajlandii. Całe te góry tutaj, te porty, pełno łódek, restauracje, bary i tym podobne rzeczy, to wszystko właśnie wygląda bardzo podobnie. Pierwszy kocur, jakiego widzę. Większość to psiaki wszędzie. A my wychodzimy właśnie na główną ulicę w tym momencie. I albo będziemy szukali transportu do El Nido, tam do portu, albo się po prostu przejdziemy po ulicy. Zobaczymy, jak to będzie w tym palącym słońcu. Lokalny markecik. Ja ogólnie, wiecie, za takimi miejscami nie przepadam i raczej tutaj nie chodzę, ale pomyślałem, że wam pokażę po prostu, jak to wygląda. Różnego rodzaju sklepy z przeróżnego rodzaju badziewiem, na które można wydać swoje pieniądze. No i tam jakieś jedzenie. Wszystko wygląda tak samo jak w każdym innym kraju, na każdym innym markecie. Te ciuchy tutaj, wiecie, to grosze to wszystko kosztuje. Ale tak patrzę, to powiem wam szczerze, jakiegoś ciekawego wyboru nie mają. Coś, co tak naprawdę nienawidzę, to rybne markety. No nie wiem, nie przepadam. Lubię jeść owoce morza i ryby, ale na market to tak średnio. Idziemy już przez jakieś 45 minut w jednym celu. Chcieliśmy sobie kupić po zimnym kokosie. Jak na razie udało nam się znaleźć jedno miejsce, ale mieli takie malutkie, wiecie, świeże, zielone kokosy. One zazwyczaj są gorzkie. I przeszliśmy przez cały ten market z jedzeniem. I nie wiem, no nikt nie wpadł jeszcze na ten pomysł, żeby sprzedawać turystom kokosy, czy o co chodzi?
Ale idziemy dalej, moi drodzy. Przejdziemy się chyba do tego miasta na piechotę. Spójrzcie, jak to przepięknie wygląda. Wszędzie dookoła takie te typowe filipińskie przydrożne domy pokryte blachą, wiecie, tam jakaś cegła, jakaś dykta i tym podobne. A tutaj przepiękny kościółek. No widać przepych. No i oficjalnie, moi drodzy, weszliśmy do El Nido, bo my co prawda jesteśmy w tym rejonie El Nido, ale jesteśmy jakieś tam 35-40 minut piechotą od głównej części miasta. Tutaj za mną akurat znajduje się taki łuk powitalny. Sporo wypożyczalni skuterów, widziałem kilka pralni, my na razie jeszcze prania nie musimy robić. Jest bardzo dużo przeróżnych biur podróży i miejsc, które zajmują się licencjami na nurkowanie albo po prostu wycieczkami na nurkowanie. Ja już mam swoją licencję, ale nie wiem, czy będę nurkował na Filipinach. Nie jestem jeszcze pewien po prostu. Ja ogólnie od dziecka mam problemy z zatokami i za każdym razem, jak nurkuję, to kończy się to dla mnie po prostu bardzo boleśnie. Przez miesiąc po prostu dochodzę do siebie po nurkowaniu. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, jeżeli robiłbym to dużo częściej, może i bym się przyzwyczaił, może te moje zatoki by się przestawiły do tego. W takiej częstotliwości, jak ja to robię, gdzie jestem na jakimś wyjeździe i po prostu sobie pójdę ponurkować, no to za każdym razem po prostu cierpię. Are you happy now? I need to cool off, I'm so hot. No i dotarliśmy na główną plażę w El Nido. Tutaj znajduje się również port, z którego wypływacie na te wszystkie wycieczki, jeżeli chcecie odwiedzić sąsiadujące wyspy. Plaża, powiem wam, bardzo ładna, czyściutko. Woda piękna i błękitna. Jest troszeczkę restauracji, różnego rodzaju biznesów. Wiele miejsc widzę, że otwierają się dopiero tam po godzinie 17, wtedy kiedy wszyscy już wrócą z tych wycieczek. Bo teraz miasto naprawdę świeci pustkami. Leżeliśmy, odpoczęliśmy chwilę na plaży i wróciliśmy w tym momencie do miasta, żeby poszukać jakiegoś jedzenia. Przy plaży te restauracje takie dosyć średnie, dlatego właśnie udaliśmy się tutaj na jedną z tych głównych ulic i będziemy szukać czegoś, nie wiem, w miarę dobrego. Jakiś, wiecie, leciutki posiłek, jakaś smażona ryba albo coś w tym stylu. Tutaj bardzo fajna knajpka zrobiona w takim starym właśnie autobusie. Spoko to wygląda, ale tam mają same nudle. A my teraz makaronów żadnych nie szukamy, więc idziemy za tą rybą. Przyszło jedzenie dla Jovany, owoce morza, tam z warzywkami, z grzybami. Naprawdę smakowicie to wygląda i w ogóle zobaczcie, to się jeszcze tutaj gotuje. A to moje żarełko, nadziewana ośmiornica, sałatka tam z różnych takich warzyw, sos sojowy z papryczką chili i ryż. Ryżu niestety nie będę jadł, ale ośmiornica będzie po prostu przepyszna.
No i tak, moi drodzy, zapakowali nas na łódkę i ruszamy na naszą pierwszą taką wyprawę tutaj właśnie na Filipinach. Jak dopłyniemy na pierwszą wyspę, to pokażę wam dokładnie, jak to wygląda i opowiem wam troszeczkę więcej o całym procesie jakby tutaj, który się odbywa na tej plaży, czyli wciskanie wam płatnych masek, butów i tym podobnych rzeczy, ale o tym za chwilę. Wycieczka wygląda w ten sposób, że płacicie tam od 1200 do 1400 w zależności, którą wycieczkę wybierzecie i potem wożą was po różnych miejscach. My w tym momencie przyjechaliśmy do miejsca, które nazywa się Big Lagoon, z tego co pamiętam, tak jak wam powiedzieli, i za wynajęcie kajaka musieliśmy zapłacić tutaj 300 pesos, czyli kolejne zwierstwo tak naprawdę, wiecie, powinni już to wszystko jakby wliczyć w cenę wycieczki, żebyście zapłacili raz i mieli to z głowy, a nie, że przyjeżdżacie tutaj i o, za kajak trzeba zapłacić. Przyszliśmy na plażę i pierwsze co, to było, był tekst, że potrzebujemy buty do pływania i maski na tą wycieczkę. Maska 100, buty 100, no i 200 na osobę, chyba że macie właśnie swoją maskę i swoje buty. I tak to wygląda, moi drodzy. Troszeczkę zdzierstwo takie, wiecie, przyjeżdżacie i od razu doją was na kasę, ale ogólnie wycieczka fajnie zorganizowana. Jak dopłyniemy do plaży, to pokażę wam dokładnie, jakie są tutaj opcje. Ogólnie to wygląda w ten sposób, że macie tutaj w El Nido 4 takie główne wycieczki i każda z tych wycieczek tam ma 4 czy 5 różnych miejsc i wszyscy tak naprawdę tutaj w El Nido sprzedają te same wycieczki praktycznie w tych samych cenach, więc to nie ma różnicy, gdzie to kupicie i u kogo, i tak pojedziecie praktycznie z tą samą firmą. No i dopłynęliśmy do tej małej zatoczki. Jovana tutaj jest kapitanem tego kajaku w tym momencie. Jest malutki taki ośrodek z kilkoma domkami. Widziałem to gdzieś chyba na Bookingu albo gdzieś indziej. Super drogi, super, super drogi hotel, jeżeli chcielibyście się tu właśnie zatrzymać. Ale tak poza tym, no to jest przepięknie. Zobaczcie, wielkie takie klify, ostre właśnie kamienie tam. Naprawdę super to wygląda. I te cykady. Jest ich tutaj po prostu tak dużo. No i jesteśmy na plaży, moi drodzy. Przepiękne miejsce. Te klify są naprawdę rewelacyjne. Sporo ludzi dosyć. Ale jest to zrozumiałe, wiecie, jest to bardzo popularne miejsce na Filipinach, każdy tutaj przyjeżdża. Także warto, no moim zdaniem warto zapłacić te 1400 czy 1300 za taką wycieczkę, żeby was po prostu poobwozili po różnych wyspach i plażach. Szkoda, że kajaki nie są wliczone w cenę, no ale mówi się trudno. No i zobaczcie, macie tutaj wszystkie 4 te tury. My jesteśmy w tym momencie na C i prawdopodobnie zrobimy jeszcze A i B. Znaczy się na 100% A, ale B nie jestem jeszcze pewien, więc zobaczymy. I możecie sobie zatrzymać, żeby poczytać, co jest na tym turze. A jeżeli chodzi o ceny i ogólnie, gdzie to wszystko się znajduje, no to tu macie drugą stronę. Zatrzymajcie sobie to. Takie ceny są praktycznie w całym mieście tutaj w El Nido. Thank you.
location? It's alright, it's overcrowded. It's pretty. Yeah, it's pretty. Obviously. It looks really nice from the drone. But, I'm sure. Yeah. If only we can be birds and fly up high. Yeah, Instagram lies. Always. Always, yeah. No i ruszamy dalej, moi drodzy, do kolejnego punktu tej wycieczki. Jak na razie powiem wam bardzo pozytywne wrażenia. Miejsce przepiękne. Troszeczkę za dużo ludzi, ale no jest to zrozumiałe ze względu na to, że wiecie, jest to popularne, piękne miejsce, więc każdy chce je zobaczyć. Podejrzewam, że to będzie taki motyw przewodni każdego miejsca, do którego po prostu będziemy dzisiaj dopływać. Ale mówi się trudno. Powiem wam, że te fale się robią coraz większe. Nie wiem, czy kamera to odda, bo wiecie, ciężko jest sfilmować wielkość tych fal, jeżeli jesteście na wodzie. Ale możecie zobaczyć, jak buja po prostu łajbą. Dotarliśmy na kolejną wysepkę, moi drodzy. Bardzo taka wąska, długa plaża i tutaj akurat serwują nam lunch. Byliśmy wcześniej jeszcze w jednym miejscu, gdzie mogliśmy sobie popływać po prostu z maską, z rurką, popatrzeć na ryby, na rafę. Ta rafa była taka troszeczkę martwa, ale i tak dużo się tam działo. Niestety zapomniałem tej takiej klapki wodoszczelnej do swojej GoPro i no nie byłem w stanie wam tego w ogóle nagrać. I jeszcze do tego mikrofon, który mam do GoPro, zamógł mi wcześniej na kajaku i przestał działać, więc teraz troszeczkę to audio będzie słabe. Ale powiem wam, ogólnie ta wycieczka naprawdę spoko, fajnie to jest wszystko zorganizowane. No kurde, zobaczcie, jaki nam lunchek zrobili. Ryba, kurczak, warzywka, sałatka, wszystko. No przepysznie to wygląda. Binigay na karangian, alright. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Everybody! Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako'y naglalakbay. Kulang ko'y ginawa na lahat ng paraan upang maitulit sa atin. No i pojedliśmy, ruszamy z powrotem na naszą łódkę, ale koleście zaparkowali strasznie daleko i musimy wejść tak prawie do połowy klaty, żeby wejść na łódkę. Ale spoko, jedzenie było przepyszne naprawdę i przewodnika wycieczki mamy świetnego. Koleś naprawdę zarąbiste poczucie humoru, bardzo gadatliwy, także naprawdę fajnie. Oh,
Yes. Okay, perfect. Mexican dog. Thanks. Yeah? What do you think? That was scary. I don't know if I would do it again. Byliśmy właśnie zobaczyć tą tak zwaną Secret Beach i powiem wam, że naprawdę bardzo fajne przeżycie. Żałuję, że nie miałem tej klapki do GoPro, żeby to nagrać, bo wejście do tej plaży jest przez taki wąziutki tunel pomiędzy tymi ostrymi kamieniami i musicie po prostu wpłynąć w odpowiednim momencie, kiedy fala wchodzi właśnie do tej plaży. W tym samym momencie musicie po prostu wpłynąć i potem wypłynięcie z tej plaży no nie było łatwe. Jovana miała na sobie swoją kamizelkę ratunkową. No wiecie, pływać potrafi, ale tutaj na otwartej wodzie no nie ryzykowałbym z nią. Ale ogólnie ta Secret Beach naprawdę bardzo fajna. Polecam, polecam. Super widoki, wiecie, taka malutka plaża otoczona tymi kamieniami. No, cudowne miejsce. Wybraliśmy chyba najlepszy tour z tych wszystkich czterech ze względu na różnorodność i widoki. Po prostu no, trafili nam się kolesie tacy bardzo pomocni, dobrze mówią po angielsku i są przezabawni po prostu. Good job! Cardio! Huh? It was cardio. Yeah. No i wróciliśmy, moi drodzy, do El Nido. Wybaczcie mi, za dużo nie ponagrywałem, bo miałem delikatną chorobę morską. Bardzo delikatną. Nie wymiotowałem, ale po prostu się źle czułem. I na ostatnim miejscu, które odwiedziliśmy, i to była Helicopters Beach. Tam w ogóle nawet kamery ani telefonu nie wyciągnąłem, po prostu położyłem się na plaży, zdrzemnąłem się 15 minut i mi się poprawiło od razu. Te fale były dosyć potężne dzisiaj i bujało tą łajbą niesamowicie. Ja zazwyczaj nie mam problemów z chorobą morską, ale dzisiaj powiem wam szczerze, troszeczkę mnie zmogło. W krótkiej drzemce na plaży myślałem, że moje problemy zostały rozwiązane. Lecz po powrocie do hotelu moja choroba morska powróciła. Zmusiła nas do zmiany planów. Zamiast eksplorować życie nocne w El Nido, spędziliśmy wieczór na naszym tarasie, oglądając jeden z piękniejszych zachodów słońca. Kolory na niebie przypomniały nam o naszym domu i tym, do czego tak przywykliśmy, że nie zawsze to zauważamy. No i mamy niestety smutną wiadomość. No i mamy niestety smutną wiadomość, ponieważ mieliśmy dzisiaj jechać na kolejną wyprawę na łódce i niestety wzburzona woda, której wczoraj doświadczyliśmy, była początkiem małego sztormu, który miał miejsce tutaj pomiędzy wyspami późno w nocy. No i niestety wszystkie jakby tury zostały odwołane na dzisiaj. Zobaczcie, tutaj nawet dużo więcej glonów leży niż normalnie, bo fale wczoraj po prostu biły aż pod sam hotel u nas, pod samą tą ścianę wymurowaną przy plaży i niestety anulowali wszystkie wyprawy. Może i dobrze. Ja wczoraj, powiem wam, też troszeczkę rozchorowałem się po tych falach. Nie skończyło się to moim wymiotowaniem, ale w momencie, kiedy wróciliśmy do hotelu, to ja po prostu byłem skończony. Położyłem się na łóżku, mieliśmy wyjść wieczorem jeszcze tutaj do lokalnego takiego klubu, gdzie właśnie wszyscy jakby turyści chodzą i zobaczyć, jak to po prostu wygląda, ale niestety no ja za nie mogłem. Byłem po pierwsze zmęczony, po drugie taka ilość słońca, jakiej po prostu wczoraj doświadczyliśmy, to jest po prostu masakra. I trzecia rzecz, no delikatna choroba morska mnie dopadła i ja nie byłem w stanie po prostu się ruszyć. Byłem po prostu padnięty i nic mi się nie chciało. Dlatego dzisiaj już nie pojedziemy nigdzie, będziemy po prostu sobie chillować tutaj na plaży. I jutro już zmieniamy miejsce, wyjeżdżamy z El Nido, opuszczamy Palawan i ruszamy na kolejną wyspę.